Tamto jedzenie uwodzi, to jedzenie uzależnia. Mamy tutaj kilka przykładów takich potraw, które no nie można się oprzeć, ale gdzieś jakiś taki, taka zła moc do nich pcha. I o tym chcemy porozmawiać. Dokładnie. A porozmawiamy z naszymi gośćmi. Agnieszka Ślusarska-Staniszewska, psychodietetyczka. Jest z nami. Jest dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze. Mateusz, proszę pozwolić, zaczniemy od Mateusza. Bo... Takie uzależnienie od jedzenia, no to my możemy się uzależnić właściwie od wszystkiego. Są produkty, które są dużo bardziej wysokosmakowite, które faktycznie w badaniach pokazują, że mamy większą inklinację do ich jedzenia. To jest mieszanka cukru, tłuszczu i soli. Biera zarówno pszenicę, wysoko cukrowy produkt, jaki chodzi, czyli działanie takich egzomorfin na nasz mózg, na ośrodek nagrody w mózgu i to, że faktycznie chcemy tego typu produkty jeść, przejadanie się, no to mówimy tutaj o utracie kontroli i zawsze temu towarzyszą. Są osoby, które będą do tego bardziej predysponowane, bo tak jak mówię, jest to zaburzenie wieloczynnikowe, więc mogą to być kwestie po części gdzieś tam genetyczne, po części zaburzenia w neuroprzekaźnikach. Reakcja na stres. Jak mówię, że ja nie potrafiłem sobie odmówić całej tabliczki, nie umiałem gdzieś do jednego kawałeczka, to musiałem gdzieś po prostu wszystko, to co było. Jak się najlepiej? Oczywiście robią to tak bardzo kategorycznie, że robią sobie detoks całkowity. Natomiast jest to już druga szkoła, której ja osobiście jestem zwolennikiem, czyli nauczenie się jedzenia uważnego, bo jeżeli my jemy w pełnym takim rozproszeniu, jeżeli to jedzenie wymyka nam się spod kontroli, jeżeli cały czas mamy permanentne myśli, że czegoś nie możemy, no to nagrodę, tak? Czyli po całym ciężkim dniu pracy wynagradzam się tym jedzeniem, to może są jakieś inne formy odstresowania się, zrelaksowania, sprawienia sobie przyjemności, nie związane z podjadaniem. No to jest praca behawioralno-poznawcza, tak? Czyli tu czasem psychoterapia, jak naprawdę za daleko to zajdzie. Jak już czujemy, że nas uwiera, że jest nam z tym źle, że wymknęło się całkowicie spod kontroli,